zapytuję, czy ktoś z Państwa radnych ma pytania do pani. No wydaje mi się, że nie zauważyłem. Mniej więcej godzina temu mówił Pan, wspomniał Pan o inwestycjach, o starej betoniarni i instalacji centralnego ogrzewania. W jakim zakresie głównie Pan załapał? Instalacja tej, odbudowie instalacji centralnego ogrzewania. Chodzi o instalacje wewnętrzne, tak? No nie wiem właśnie, czy to było wewnętrzne, czy to jest w ogóle. Co zostało zrobione? Nic nie zostało zrobione, bo nie ma na ten cel środków. Został sporządzony, przeprowadzony audyt, który miał ostatecznie wyjaśnić, czy ogrzewanie elektryczne jest bardziej opłacalne niż ogrzewanie centralne. Audyt wykazał jednoznacznie, że w tym momencie, że na potrzeby Miejskiego Centrum Handlowego Stara Betoniarnia ogrzewanie centralne jest zdecydowanie korzystniejsze aniżeli ogrzewanie elektryczne. Aż się prosi dopowiedzieć, to dziwna sytuacja, że jeszcze kiedyś jak podejmowano decyzję o tym ogrzewaniu elektrycznym, że miało być tańsze, tak? Ale to nie temat dzisiejszy. Czy są jeszcze pytania? Co do sprawozdania? Proszę bardzo. Pan burmistrz mówił w sprawozdaniu o skierowanych pismach do schroniska. Chciałabym się zapytać, jakie są ustalenia odnośnie już konkretne ustalenia, tak? I druga sprawa, z tego co zauważyłam, pan burmistrz też mówił o 14 nieruchomościach wystawionych na przetarg. Chciałabym się zapytać, czy to jest sprzedaż, czy to jest dzierżawa, którą nie załamała i czemu aż tak dużo jest tych nieruchomości? W jakim celu one są sprzedawane? Chodzi o, może najpierw o te nieruchomości. One są na razie podane do publicznej wiadomości. Wykaz w trybie ustnego, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. No, są to działki, są to nieruchomości, które już od dawna próbujemy sprzedać. A co do pierwszego pytania, czyli co do schroniska. Na ten moment wygląda sprawa następująca, więc właśnie po informacji, która się ukazała, do której z którą zostałem zapoznany, podjęliśmy działania w celu znalezienia w promieniu 140 km od Gostynina, około 140-150 km od Gostynina schronisk. Wystosowaliśmy kilkanaście pism, teraz Pani nie powiem konkretnie ile, ale wystosowaliśmy kilkanaście zapytań do schronisk, do organizacji, które zajmują się również sprawami związanymi z wydanymi psami. Dostaliśmy różne odpowiedzi. Były odpowiedzi negatywne, że nie mamy miejsca, że nie jesteśmy zainteresowani, ale podjęliśmy współpracę ze schroniskiem w Józefowie koło Regionowa. To jest schronisko, w którym była nasza delegacja z Urzędu Miasta, odwiedziła schronisko. Ustalenia są na razie ustne, nie ma żadnych konkretów, ale chcę zapewnić, że do końca roku na pewno psy z kotliska zostaną przewiezione właśnie. Mam nadzieję, że właśnie do tego schroniska, które wykazało wolę współpracy z miastem. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do sprawozdania? Proszę. Ja mam pytanie, panie burmistrzu. Pytanie to, czy ten audyt, który był przeprowadzony w Miejskim Centrum Handlowym, wynika z niego, jakie jest zapotrzebowanie mocy na pokrycie Miejskiego Centrum Handlowego? Na pewno to wszystko jest uwzględnione, ale teraz panu nie powiem konkretnych liczb. Nie pamiętam. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do sprawozdania? Proszę bardzo. Chciałabym dopytać o działki 20 hektarów, pan burmistrz wspomniał, działki przy PKP. Niekoniecznie właśnie chciałabym jakąś szerszą informację uzyskać. Chciałabym też się dowiedzieć. Ale na jaki temat? O działkach przy PKP. 20 hektarowa działka.
Właśnie nie dosłyszałam, dlatego chciałabym poprosić o uzupełnienie informacji. Nie, no nie jest, no, ale chodzi o co? Konkretnie. No konkretnie chciałabym wiedzieć, o co my wnioskujemy jako miasto. O sprawę, tak? Bo może, tak. Może ja pani przedstawię może w późniejszym. Dobrze, okej. Ale dzisiaj. Okej. Wartość, jaka była wartość chodnika przy ulicy Marcinkowskiej od 18 metrów? A propos kina plenerowego. Wspomniał pan o pierwszej i trzeciej edycji, drugiej nie było? I zarządzenie zmieniające uchwałę budżetową. Jakich zmian konkretnie dotyczyło? Kolejna kwestia, zakup samochodu do czyszczenia kanalizacji. Czy może pani wolnej, bo... Dobra, mam zapisane, jak może. Na którą się wytrzymać państwo? Jest kolejny, tak? Zarządzenie numer 2. To zmian w budżecie. Jakie konkretnie zmiany dotyczyły? Bo to chodzi o to zarządzenie. To kilka było zarządzeń. To jest kilka zarządzeń, że to jest... One na uchwałę skarbową zmieniające. Ale które? To tam było kilka. Dobrze, ile ich było? Cztery. Zarządzenia zmieniające uchwałę budżetową. To, co właśnie jakie zmiany były wprowadzone. Zakup samochodu do czyszczenia kanalizacji. Na realizację kanalizacji m.in. na ulicy Zamkowej było przewidziane 3 miliony. I tak naprawdę odnosi się wrażenie, że te wartości są bardzo przeszacowane, skoro starcza nam jeszcze na zakup specjalistycznych samochodów. I jeszcze pytanie o zdalne domieszek. Kto będzie ponosił koszty? Czy to będzie kwestia spółki wodociągu kanalizacji, czy... Za chwilkę będzie pan prezes, bo poprosiłem, żeby pan prezes również przyjechał do państwa dzisiaj na dzisiejszą sesję, także myślę, że na te pytania bardzo bym prosił, żeby pan prezes odpowiedział. Czy są jeszcze pytania? To sprawozdanie. Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do punktu kolejnego, punktu czwartego, interpelacje i zapytania. Radnych stwierdzam, że interpelacje nie wpłynęły. Proszę, czy są zapytania? Proszę bardzo. Chciałabym w imieniu mieszkańców ulicy Targowej wnioskować o ustawienie przystanku na tej ulicy odnośnie komunikacji miejskiej. Druga sprawa, wnioskuję o podjęcie rozmów w sprawie rozkładu jazdy, bowiem po pierwsze brak jest godzinowych połączeń pomiędzy jednymi autobusami z Zalesia, a później, żeby przejechać do Kruka. Nie ma takiego praktycznie połączenia. Ja patrzyłam wczoraj, jest tylko jedno, gdzie się czeka tam chyba, nie wiem, czy 40 minut, czy tak mniej więcej. Druga sprawa. Zmiana w ogóle godzin ze względu na to, że na przykład dzieci, które mają dojechać z Zalesia rano na godzinę 8 do szkoły, one na pewno nie zdążą, bo autobus z Zalesia jest dopiero po 8. Wcześniej też są. Ale no, która godzina? 6? Nie, to jest 7.30. W każdym razie, no... Jak jadę do urzędu, zawsze widzę autobus. Bo też są inne jeszcze, są też inne autobusy w tym czasie. Dobrze, ale jest to komunikacja miejska, więc chcemy, żeby to normalnie funkcjonowało, a nie żebyśmy jeździli innymi autobusami. Jeszcze następna sprawa. Rozkłady jazdy są bardzo nieczytelne, więc prosiłabym o to, żeby to zmienić, żeby każdy z nas mógł normalnie to odczytać, bo osoby starsze mają bardzo duże problemy z tym. Pan burmistrz wspomniał też o ulotkach. Chciałabym się zapytać, czy ewentualnie na tych ulotkach jest mapka, gdzie znajdują się przystanki konkretnie, więc też by było warto to przemyśleć i zmienić, jeżeli jest taka możliwość. Oczywiście większa promocja komunikacji miejskiej, bo w tej chwili, pomimo tego, że miesiąc funkcjonuje, to bardzo dużo osób nie wie, że taka komunikacja jest u nas w Ostyninie. Mieszkańcy narzekają także na opóźnienia naszych autobusów. Podejrzewam, że jest to związane z tym, że te autobusy nie są konkretnie przypisane do miasta, tylko one robią swoje duże kursy i dopiero jak mają w międzyczasie
możliwość, to do tego objeżdżają miasto, więc to też nie jest w porządku. Jeszcze jedna sprawa, panowie, którzy niby jeżdżą autobusami miejskimi, tak, zostałam poinformowana, każą sobie płacić większą kwotę za bilet niż u nas w uchwale to było przewidziane, czyli te 2 zł, tak? Także a nie wie pan jakie ceny? 4 zł czy 3,50 zł. To nie jest miejskie. To nie jest miejskie. Pierwszego dnia były na tym filmie. Dobrze. Dalej jeszcze jedno. Odnośnie tych autobusów. Chciałabym, żeby zostały podjęte rozmowy, żeby był jeden czy dwa autobusy przeznaczone tylko i wyłącznie pod komunikację miejską. Bo w tej chwili, no tak jak wspomniałam wcześniej, autobusy jeżdżą z dużych tras, w międzyczasie robią te miejskie, co się spóźnia, opóźniają się wszystkie te trasy, no i też tak nie powinno być. Jeszcze jedna kwestia w związku ze zgłoszeniami rodziców dotyczącymi pszenicy panującej w mieście. Chciałabym, żebyśmy rozpatrzyli wniosek o zatrudnienie higienistki w przedszkolach. Bo w szkole jest pielęgniarka, natomiast w przedszkolach nie ma nikogo i ta pszenica będzie się rozpowszechniała dalej. Więc to chciałabym, żebyśmy taki wniosek rozpatrzyli. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś ma jeszcze jakieś zapytania? Proszę. Ja mam tylko dwa. Ostatnio 2 czerwca tego roku było posiedzenie komisji rewizyjnej i między innymi tam była podnoszona po raz kolejny sprawa tempa stylińskich. Była taka słyszałam deklaracja, że w ciągu 2 miesięcy będzie wiadomo ostatecznie odnośnie załatwienia sprawy notariusza, ewentualnie decyzji, bo to już praktycznie mamy prawie rok kadencji i właśnie cisza jest w tym jakoś. To jest jedna. I druga doma, w kwietniu była też ta deklaracja, że na ulicy wzdłuż budynku mieszkalnego na Spółdzielczej 9 będzie wyrównana ta, powiedzmy, ta, no nie wiem, jest na tym, no to nazwa, bo do tej pory tam się nie dzieje, przyjdzie listopad, będą sobie ludzie tam koła, powiedzmy, no, do połowy tego używali. Znowu nie zwracali uwagi, bo taka mój okręg jest. I czy to zostanie i kiedy będzie to załatwione? Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Proszę. Ja chciałabym dopytać o czyste trzecie. Od marca wałkujemy temat, proszę o określenie, ale spotykamy się z urzędnikami, jeździmy na rzekę. Stan wody, w jakim ultramicznym stanie tak nadal jest, jakie działania zostaną podjęte i kiedy można się spodziewać? Dziękuję. Zbliża się okres grzewczy, w związku z tym mam 2 pytania. Pierwsze, obiekty, których koszt pokrywany jest z budżetu miasta, ogrzewane są olejem opałowym. Drugie pytanie, czy podejmowane są działania urzędu, które zmniejszałyby koszt ogrzewania przy zastosowaniu tańszych od oleju opałowego, a jednocześnie ekologicznych źródeł ciepła? Czy podejmowane są działania urzędu? Pierwsze pytanie. Jakie obiekty są takimi, które koszt ogrzewania ponadto? Także ten budynek, ale nie ma wiedzy co do jakichś innych rzeczy. Do 20 marca sprawę z Poselski numer 7 i 9 na ulicy Bierzewickiej. Mieszkańcy Poselski 9B, 9B, 11, 13, 7 ponoszą takie pismo do burmistrza, powiadomienie, że zostało w starostwie przekazane i musiał to przekazać. To był nasz punkt. Zatem chodzi mi, panie burmistrzu, o Dom Kultury w Gęcewie. Dyrektor Centrum Kultury wymówił, może nie wymówił, nie,
młodzieży, modelarni, pomieszczenie, które miało okna i 55% uchylne, podobno sanepid to zakwestionował. Ale to pomieszczenie, które winne, to otrzymał. I chodziło o to, że przekazano tej młodzieży pomieszczenie 4x4,50 bez okien. Nie wiem dlaczego. I pan Rosiński zrezygnował. Osiągnięcia tych modelarzy to było pierwsze i trzecie mistrzostwo Polski w 2014. W 2015 drugie miejsce i drużynowe, tak samo drugie miejsce. Mistrzostwa Polski nie wiem. To jest to. Jeszcze oświetlenie przy ulicy Gierzewickiej za późno się włącza na wieczorami, ciemno. Jakby to można było zmienić. I mieszkańcy proszą o skasowanie przejazdu między blokami ulicą Jejkową i Gierzewicką. Ona może zakazy postawić, że tylko do ruchu lokalnego, czy coś nie będzie. Bo tam jeżdżą sobie panowie, objeżdżają kolejki. Jak jest kolejka przy Chłodzkiej. Jest przejazd między blokami. Z jednej, z drugiej strony można sobie przejechać z salonem, objeżdżają to. Kolejka jest na ulicy Płockiej. Nie wiem jak to, czy zakazy postawić. Ktoś tam pojedzie, czy zobaczy. Jeszcze ulica Krasickiego. No to będzie się akurat na nasilało teraz w okresie jesiennym. Deszcze będą też będą wpływać znów do posesji ludziom. Tam nie ma chodnika. Zdewastowane. Nadaje się tylko do remontu kapitalnego. Proszę, żeby skierował ktoś do pan z urzędu, żeby to... Krasickiego, ulica Krasickiego cało. Zdewastowana jest chodniki do studenckich zapadnięte, jedne wystają. Tam było trochę robione. Proszę bardzo. Ja chciałem zapytać o ustalenia urzędu miasta dotyczące współpracy ze starostwem, dotyczącą remontu dróg i chodników, które wszyscy mieszkańcy korzystają. Czy są takie ustalenia i jak są te? Proszę bardzo. I mam dwie sprawy. Sprawa pierwsza. Nie chcę odpowiedzi na obecną chwilę, ale chciałbym, żeby pani skarbnik ustosunkowała się do takiej sprawy, jak sprawa finansowania przez PFRON i pozyskanie środków unijnych podnośnika dla niepełnosprawnych w Szemceku. Druga sprawa do działu komunalnego. W czerwcu poruszana była sprawa nieprzyjemnych zapachów, które nasilały się przez cały miesiąc lipiec, sierpień, września, ostatnie 24. Nic z tym nie zostało chyba zrobione, bo zapachy nadal. Gdzie? No dło. Po blokach nie idzie wytrzymać, trzeba to zamiast. To było zgłaszane. W czerwcu sprawa była skierowana do powiatu. Zapachy do powiatu? Bo to może wydał... To komunalne. Przepraszam bardzo kolegów. Nie ma w tej chwili dyskusji między nami. Zadajmy pytania. Proszę bardzo. Jeszcze a propos latarni ulicznej. Generalnie często zdarza się w mieście tak, że latarni siedzą w ciągu dnia, a w nocy jest zupełnie ciemno. Wtedy Banka, ulica Putnowska. Także ewentualnie może należało sprawdzić, jakieś I jeszcze na wniosek mieszkańców przy ulicy Koriańskiej mam zapytanie, czy w sprawie ktoś, kolega Długodowski poruszał tę sprawę.
Wacława Kujawy, czy coś w ogóle zostanie w tym kierunku zrobione. To nie chodzi o finanse, bo tutaj mieszkańcy przybywają do pana burmistrza, ja mam z nimi kontakt też praktycznie na co dzień. Tylko po prostu wyrównanie, jakiekolwiek proste, bo jest tam bardzo niebezpiecznie. Tam jest taki dziki parking w tej chwili, podjeżdżają samochody, teraz będzie mieć też okres zimowy i umieszczenie na przykład znaku wprowadzającego znak pierwszeństwa, bo my Gostyniacy wiemy, przy ulicy Plowiańskiej, jak już wyjeżdżają samochody. Także no, tu jest bardzo gorąca prośba w tym kierunku. I zapytania po prostu przy tych trzech ulicach. Dziękuję bardzo. Są jeszcze pytania? Panie burmistrzu, ja otrzymałem od mieszkańców takie kwestie, czy jest plan co do miejsca po starym targu, miejscu, które handlowanie, czyli targu rosyjskim. Co z tym placem? Tam jest dużo powierzchni, czy to może być przeznaczone po parking? W ogóle czy jest tam ten plac jakiś pomysł? Druga kwestia, też mam do pana takie pytanie, jaki jest status drogi ulicy Kujawy? Kolejne pytanie miałem od mieszkańców osiedla przy ulicy Kościuszki, zaraz jak jest ten nasz budynek naprzeciwko parku, zaraz za nim jest zrobiony nielegalny parking i tam się odbywają różne głośne incydenty, nawet w nocy. Także bym prosił, żeby też tą sprawą się zainteresować. Czy są jeszcze jakieś zapytania? Skoro nie ma, przechodzimy do punktu. Panie Przewodniczący, może 5 minut przerwy. Na tłoku tej wiadomości